Cześć, witam Cię serdecznie. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób uruchomić bloga. Ale porozmawiamy o tym, w jaki sposób uruchomić profesjonalnego bloga. Czyli takiego, który pozwoli Ci rzeczywiście rozwinąć skrzydła. Będziesz mógł tego bloga modelować w taki sposób, w jaki będziesz chciał, w jaki będziesz chciała i rozwijać w dowolnym w zasadzie kierunku. Nawet jeśli przyjdzie Ci do głowy w pewnym momencie uruchomić przy blogu sprzedaż, na przykład jakiś niewielki sklep internetowy, a może nawet trochę większy, też nie będzie z tym problemu. Możesz oczywiście skorzystać z bezpłatnych platform blogowych. Jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale one, tak jak się pewnie domyślasz, będą narzucały Ci dosyć spore ograniczenia. Natomiast jeżeli uruchomisz bloga na własnym koncie hostingowym, zainstalujesz własne oprogramowanie, może nie tyle własne, bo to nie jest oprogramowanie, które Ty stworzysz, ale oprogramowanie, którym będziesz zarządzać w pełni, w 100%, dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę nad każdym najmniejszym aspektem tego, co dalej będzie się działo z Twoją stroną, co będzie się działo z Twoim blogiem, jak będzie się rozwijał i jakie funkcjonalności będzie posiadał. Dobrze, przechodzimy na jak zrobić stronę.pl. Tutaj mamy dział hosting. Z tego działu wybieramy hosting WordPress Premium. To jest specjalny hosting dedykowany WordPressowi. Tutaj można zainstalować tylko i wyłącznie WordPressa, nic więcej. Dzięki temu jest to rozwiązanie zdecydowanie szybsze, stabilniejsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze. Także polecam, klikamy w hosting WordPress Premium i zobaczmy, jakie tu mamy pakiety. Blogger, WP Lite, WP Plus, WP Lite. WP Blogger w zupełności Ci wystarczy, nie musisz pakować się w nic droższego na dzień dobry, bo to będzie przerost formy nad treścią. Zaczynasz dopiero, ten blog będzie raczkował, więc wystartuj od najniższego planu, będzie całkowicie zaspokajał Twoje potrzeby na starcie. Klikasz przycisk zamawiam, oczywiście na spokojnie sobie tu przeczytaj wszystko, sprawdź, jakie są funkcjonalności i tak dalej i dopiero na tej podstawie wybierz, natomiast tak jak powiedziałem, zdecydowanie sugeruję Ci, zacznij od tego najmniejszego pakietu. W pierwszym kroku mamy pytanie o adres, pod jakim blog będzie funkcjonował, no i od razu możemy sobie tutaj adres zarejestrować, własny adres dla swojego bloga. Na przykład w jakiejś domenie, w tym wypadku mamy tutaj domenę.pl, rozszerzenie.pl, nazwa bloga.pl i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj wpisać mój blog i sprawdźmy, czy taki adres mójblog.pl jest wolny. No niestety nie. Jak widzisz, poniżej jest informacja, że mójblog.pl jest niedostępny. Taki adres jest, taka domena jest niedostępna. I niestety prawda jest taka, że co tutaj nie wpiszesz, jeżeli będziesz używała takich prostych, wpadających w ucho haseł, zwrotów, to prawdopodobnie cały czas będziesz mieć informację niedostępna, 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 niedostępna. Dlaczego? No bo niestety, ale większość tych fajnych nazw jest w tej chwili już przez kogoś zarejestrowanych, są przez kogoś wykorzystywane, czy to na blogach, czy na stronach. No, nie ma znaczenia. Generalnie ta pula adresów jest stosunkowo wąska w tym momencie. Dlatego chcąc zarejestrować własny adres, własną domenę, na przykład PL-kę, będziesz musiał troszeczkę pokombinować. Na przykład używać dwóch słów, trzech słów, miksować je ze sobą, jakichś skrótów używać. No, w ten sposób na pewno znajdziesz w końcu adres, który będzie wpadał w ucho, będzie łatwy do zapamiętania, fajnie brzmiał, no i można będzie go zarejestrować. Ale jeżeli nie uda Ci się nic fajnego znaleźć, równie dobrze możesz skorzystać z subdomen. I tutaj zdecydowanie pula nazw jest dużo większa, natomiast dodatkowo jeszcze możesz wybrać sobie końcówkę bloa.pl, która jest specjalnie dedykowana dla blogów. I tak sobie wpiszemy tutaj też mój blog.pl. Nie mój blog.pl, tylko mój blog bloa.pl, taki będzie w tym momencie adres. No i zobaczymy, czy jest wolny. Jest, puściło nas dalej. OK, możemy kontynuować. Kontynuujemy. Tutaj mamy podsumowanie, informacje o tym, ile będzie do zapłaty w pierwszym miesiącu. Jak widzisz, cena z 25 zł została obniżona do 15 zł i 37 groszy. I to jest w pierwszym miesiącu, w kolejnym miesiącu już będzie standardowo. No i przechodzimy dalej do ostatniego kroku, gdzie musisz wprowadzić dane właściciela, abonenta tej usługi. Czyli wpisujesz tutaj swoje dane, dodatkowo hasło do panelu klienta, jakim będziesz się posługiwał. No i na koniec jest wybór metody płatności, przelewy 24, czyli te wszystkie polskie kanały typu mBank i tak dalej, PayPal i tradycyjny przelew bankowy. Wypełniasz cały ten formularz, akceptujesz regulamin, klikasz w przycisk zamówienia, zamówienie jest złożone, dokonujesz płatności i z automatu po
kilku, kilkunastu minutach dostaniesz na swojego maila dane dostępowe do panelu zarządzania usługą hostingową, gdzie za chwilę będziemy instalowali WordPressa. Przechodzimy zatem do tego panelu. Mamy mójblog.pl, bloa.pl, to jest adres naszego bloga, którego będziemy za chwileczkę uruchamiali. No i co tutaj musimy zrobić? Musimy odszukać po lewej stronie sekcję WordPress. Klikam na tej sekcji i pojawi się miejsce, z którego możemy zainicjować instalację. Klikam więc w przycisk Instaluj. Pojawia się formularz, gdzie mam informacje podstawowe na temat mojego przyszłego bloga, a więc jego adres w tym miejscu. Dalej mam nazwę bloga, mogę oczywiście w tym miejscu go wyedytować i zmienić, ale równie dobrze można to zrobić sobie później, czy bezpośrednio w panelu konta hostingowego, czy w panelu zarządzania samym blogiem. Zestaw wtyczek możesz śmiało pozostawić tak jak jest, nie wybierając żadnego zestawu. Te zestawy bardziej służą, bardziej sprawdzają się w sytuacjach, kiedy chcesz uruchomić jakąś bardziej wyspecjalizowaną stronę, czyli powiedzmy sklep internetowy. Natomiast w przypadku bloga nie jest to w tym momencie konieczne. Oczywiście możesz sobie przejrzeć, jakie tutaj są pakiety i wybrać któryś, jeżeli będziesz miała taką ochotę, ale równie dobrze możesz nie zaznaczać nic, później spokojnie zainstalujesz sobie takie dodatki, jakie będziesz chciał, jakie będziesz chciała. Język witryny polski, najnowsza wersja WordPressa 5.03, no i dane administratora, login, hasło, e-mail. Możesz sobie te dane oczywiście skopiować, ale tak na dobrą sprawę nie musisz, ponieważ bez problemu zalogujesz się z poziomu konta hostingowego, nie pamiętając ani loginu, ani swojego hasła. W razie potrzeby też będziesz mogła z tego poziomu te dane zmienić. Adres e-mail oczywiście wprowadź taki, z którego korzystasz. Na niego będzie WordPress od czasu do czasu przesyłał Ci rozmaite powiadomienia. No i przechodzimy sobie dalej. Zakładka, tutaj mamy taką sekcję bazy danych, to nawet jej nie rozwijaj, nie ma kompletnie znaczenia, nie modyfikuj tego. Natomiast sekcja automatycznej aktualizacji, no to tutaj możemy coś, jakieś korekty wprowadzić. Domyślnie Twoja strona, Twój blog będzie, czyli jego oprogramowanie, będzie aktualizowane w sytuacji, gdy będą pojawiały się drobne, niewielkie poprawki. Natomiast jeśli chciałbyś, aby te update'y pojawiały się za każdym razem, gdy pojawi się nowa wersja WordPressa, bez względu na to, jak duży skok jest w wersji, wówczas zaznaczamy opcję numer 3, a dodatkowo można też z automatu aktualizować i wtyczki, i motywy. Wszystko mamy zaznaczone, pozostaje już nam tylko kliknąć przycisk instalacji. WordPress w tym momencie się instaluje, konfiguruje, tu jak widzisz jest pobierany w tym momencie z repozytorium, jest rozpakowywany. Została utworzona baza danych, uruchamiana jest instancja, czyli konfiguracja, na przykład połączenia z bazą danych i tak dalej. W końcu ostatni element, który już nam uciekł, bo ta instalacja przebiegła szybko, to było wdrożenie pewnych środków bezpieczeństwa. Ważny też element związany z bezpieczeństwem, przyszłym bezpieczeństwem Twojego bloga. No i mamy potwierdzenie, instalacja została zakończona. Możemy z tego poziomu przejść do instalacji dodatkowych wtyczek, rozszerzeń albo zamknąć to okienko. No i na przykład co? Zalogować się do swojego panelu WordPressa. Spróbujemy? No to zobaczmy, czy udało nam się go zainstalować. W tym miejscu mamy tutaj administrator i mamy przycisk zaloguj. Kliknijmy i zobaczymy, co się stanie. Czy zalogujemy się do WordPressa? No jest, udało nam się. Świetnie. Także WordPress jest zainstalowany. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Wszystko działa tak, jak trzeba. Przejdźmy sobie jeszcze na stronę główną. Nasz blog w tym momencie się nazywa Typowy Cud. Tak sobie zostawiliśmy tą nazwę domyślnie. No i blog jest zainstalowany. Wszystko działa ładnie, pięknie. Wygląda tak, jak wyglądał. To jest taka standardowa skórka WordPressa na obecną chwilę. Natomiast oczywiście to bez problemu zmienisz. Bez najmniejszego. Wystarczy przejść sobie do motywów. Tutaj po lewej stronie wygląd motywy. Dodaj nowy. No i otwiera Ci się baza. Cała masa świetnych motywów, dostępnych tak na dobrą sprawę też bezpłatnie, więc na pewno znajdziesz tutaj coś, co Ci się spodoba, co będziesz chciał, co będziesz chciała wykorzystać na swoim blogu. Instalacja jest dziecinnie prosta, wystarczy najechać na wybrany motyw, kliknąć przycisk zainstaluj, poczekać chwilkę, motyw się zainstaluje, następnie tylko go aktywujemy. Za chwileczkę zobaczysz, w jaki sposób to zrobić. Motyw jest pobierany, instalowany. I za chwileczkę pojawi się przycisk, czyli ten przycisk instalowanie powinien zmienić się na włącz czy też aktywuj. Zaraz zobaczymy, już teraz nawet nie pamiętam. Tak możesz instalować każdy dowolny motyw. Podobnie zresztą możesz instalować wtyczki.
mamy aktywuj, tak? Klikamy sobie w aktywację tego motywu i zaraz zobaczymy, czy coś się zmieniło. Pamiętasz, jak ta strona wyglądała wcześniej, prawda? Zobaczmy, czy coś się nam zmieniło. No zmieniło się, już zupełnie inaczej to wygląda. Pozostaje teraz konfiguracja tego wyglądu, czyli załóżmy, że na Hestii, bo ten motyw tak się nazywa, Hestia, przy nim zostajemy, przechodzimy do sekcji dostosuj. I w tej sekcji będzie można sobie ten motyw dokonfigurować. Po lewej stronie, zwróć uwagę, masz całkiem sporo różnych opcji, więc wystarczy sobie na przykład opcję nagłówka, wejść do opcji nagłówka, nawigacja, ustawienia nagłówka. Tutaj w tych miejscach możesz konfigurować poszczególne elementy i dopasować sobie swojego bloga pod siebie, pod swoje własne potrzeby. Ok, dobra, my zamykamy to. Wracamy do naszej strony. No cóż, blog jest gotowy. Pozostaje Ci tylko dodawać wpisy. A jak to zrobić? Dodaj wpis. No i będziemy mogli pisać. Proszę bardzo. Tytuł. No tutaj od razu, w tym momencie mamy nowy edytor. W najnowszej wersji WordPressa 5.0 jest nowy edytor Gutenberg, który automatycznie zasysa też style ze skórki. Więc tutaj nam się zrobiło nam się tło w kolorze różowym. Jeżeli będziesz mieć inny motyw, zresztą no możemy sobie wybrać jakiś inny motyw. Co byśmy sobie tutaj na przykład uruchomili. Dodamy nowy. Wybierzemy sobie, nie wiem, pierwszy z brzegu. Już nawet nie będę się specjalnie zastanawiał nad tym, co. Capri Light. Poczekamy znowu chwileczkę i go aktywujemy. Proszę bardzo, jest już zainstalowany. Aktywujemy i zobaczymy, co się zmieniło. No w tej chwili on wygląda zdecydowanie już inaczej. Taki prosty, ale fajny, czytelny, klarowny motyw. Na pewno można tutaj jakieś zdjęcia podokładać, grafiki, więc to wszystko w tej sekcji dostosuj. Podejrzewam, że tu bez problemu to zrobisz. Dlaczego podejrzewam? Dlatego, że każdy motyw jest inny. Ja nie wiem, jakie ma funkcjonalności ten akurat, który tutaj zainstalowaliśmy. Motywów jest tak dużo, że ja nie znam ich wszystkich. Ale wejdziesz w opcję dostosuj i będziesz mógł sprawdzić, co jest do możliwe do konfiguracji. No i dodajmy sobie w takim razie jeszcze raz wpis. Sekcja wpisy, dodaj nowy. I teraz już nie powinno być tego koloru. No nie ma. Więc tutaj artykuł. Dodajemy sobie artykuł. W tym miejscu możemy sobie zacząć pisać tekst. I korzystamy z edytora nowego Gutenberg, a więc możemy bawić się blokami. Ja nie będę w tym momencie Ci tego pokazywał, bo to jest jakby odrębne to są zajęcia. Natomiast w tym momencie koncentrujemy się tylko na tym, żeby tego bloga uruchomić. No w tym momencie go uruchomiliśmy, mamy go, pozostaje nam tylko i wyłącznie dopieścić wizualnie, no i można blogować. Mam nadzieję, że to nie było trudne. Trzymam kciuki, niech Ci się ten blog jak najlepiej rozwija, żebyś miała z tego bloga jak najwięcej satysfakcji. Pozdrowienia.